Was serdecznie. Dzisiaj nasza inspiracja to kuchnia meksykańska. Nie wiem, czy lubicie. Będzie to duża porcja, będzie to szybka, łatwa porcja do przygotowania. Jak mamy gości, albo jak chcemy przygotować sobie większy posiłek, na przykład na 2 dni, wiecie, że friend świetnie się sprawdza. I takie danie dzisiaj chcę Wam zaproponować. Jeśli ktoś nie słyszał na live, to jest mama, a to jest... pomocnicy. Pomocnicy, tak, nasz przyjaciel friend. Słuchajcie, jeżeli zaczynamy sobie przygotowywać przepis, kurczak po meksykańsku z aromatycznym ryżem, tak nazywa się ten przepis, dajemy rozpocznij gotowanie i mamy komunikat, że do przygotowania tego dania wymagana jest stacja friend. Mój friend jeszcze nie był uruchomiony, więc robię to teraz przyciskiem, przyciskając, uruchamiamy sobie friend. Będzie tutaj danie dzisiaj bardzo treściwe, dużo kurczaka, kukurydza, fasola, dużo ryżu też będzie. Przy uruchomieniu już nam się połączyły, pamiętacie, że przez Bluetootha Thermomix łączy się z friendem, tylko raz parujemy te urządzenia, one później automatycznie już się znajdują i pamiętają. Zaczynamy. Do naczynia wlać 1200 ml wody. Pozwolisz, Haniu, że ja to zrobię. Już 1200. Pewnie jeszcze trochę, tak, już dolejemy. Ochlapałam, przepraszam. 1200 ml wody. Będziemy tutaj za chwileczkę nasz ryż gotować, parować. Okej, okay, tak, bo tu mamy kolorowy, warzywny ryż. Tutaj mamy ryż, zaraz się nim zajmiemy. 25 gram oleju. Proszę, możesz wlać, tu jest olej przygotowany. I wkładamy sobie koszyczek. Pamiętacie, że przy gotowaniu ryżu, kaszy właśnie ten olej sprawi nam, że warzywa będą miękkie, będą fajnie ugotowane, równo przede wszystkim. Tak, 300 gram ryżu basmati w przepisie, u mnie biały ryż zwykły dzisiaj, ale 300 gram to jest naprawdę duża porcja. Zobaczycie po ugotowaniu, jak duża właśnie będzie to. Oj, troszeczkę przesypałam. To nic. Odbierzemy te 20 gram. Ale czemu? Przecież to będzie mało ryżu. A, tu już jest dużo, dużo mamy tego ryżu, więc... Aha, dobra, zamoczył się. No to zostaje. Hania miała rację. Nie będziemy zabierać. To by była dosłownie łyżka ryżu mniej. I teraz łyżeczka kolendry mielonej. Łyżeczka kminu rzymskiego. Proszę, Haniu. Proszę, ty daj łyżeczkę tego. Nawet pół łyżeczki poproszę, żebyś dała. Damy po pół łyżeczki, bo to bardzo taka bardzo aromatyczne, pachnące przyprawy. Czyli mamy kolendrę, kolendrę, kurkumę, kumin. Tak, dajemy to do ryżu, bo nasz ryż będzie miał za chwilę. Piękną, tego damy kuminu, trochę mniej. Ja się przekonuję do tej przyprawy. Marnie mi idzie, ale spróbujemy. Damy sobie jeszcze odrobinę takiej przyprawy do kuchni meksykańskiej, bo taką mam, więc tu jeszcze odrobinka, kolor będzie jeszcze intensywniejszy. Dobrze, mamy łyżeczkę do półtorej łyżeczki soli, także tutaj sól do naszego termomiksika trafia na ryż. I co mamy dalej? I teraz bardzo ważne, drobny gest, ale ważny. Przemieszać kopystką, aby wszystkie ziarna się zmoczyły, ale też dzięki temu wymieszamy troszeczkę od... No, spróbuj sama, ale tak trzeba troszkę mocniej. Wszystkie ziarna nam się tutaj zmoczą wodą i te przyprawy nam fajnie przez ten ryż tutaj przejdą. Mogę jeszcze z boczków ja odrobinę? Tutaj będzie kolorowy nasz ryż. Taki olej tu z wodą, taki... Kolorowy. Przyprawowy. Dasz dalej, co będziemy robić? Dobrze, mamy wymieszane. Przełożyć naczynie miksujące z obudowy na stację Thermomix Friend, czyli zamieniamy sobie. Przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia Friend do stacji Thermomix. Wszystko się zgadza, Haneczko. Idziemy dalej, kontynuować przygotowywanie przepisu, czyli zamieniamy sobie tutaj naczynia. Nasz ryż chwileczkę czeka. No puste jest, Haniu, jeszcze nikt nic nie ugotował. Czysty, sprawdzone. Umieścić drugie naczynie miksujące w obudowie Thermomix i teraz 150 gram cebuli, czyli jedna cebula,
za chwilkę jest dwa ząbki czosnku, 200-250 gram papryki czerwonej. Wybierzemy stąd, proszę wybieraj ze mną paprykę, bo kukurydzę i fasolę będziemy dodawać tutaj później. Ona już nie wymaga rozdrabniania, ani fasola, ani kukurydza. Wiadomo, chcemy, żeby była już w takich, w całości. Co mamy dalej? 20 gram oleju, to mamusia zważy, bo nie jest odważony. Ale nie opieraj się, córeńko, jak ja ważę, tak? Bo pamiętacie, że waga jest bardzo czuła, co do grama, nie należy się opierać w trakcie ważenia, ani o obudowę, ani też obok. Zakładamy sobie pokrywę miarką i w tej chwili 5 sekund, obroty 5, rozdrabniamy. Składniki zgarnąć kopytką na dno naczynia. Zgarnę, Haniu, bo tu cebulka może znowu być mocno pachnąca, żeby nie powiedzieć inaczej. Mamy. Założyć miarkę i jeszcze, nie jeszcze, teraz 3 minutki, czyli my tutaj uruchomimy i na 3 minutki się na chwileczkę rozłączymy, ponieważ 3 minutki w 120 stopniach, obroty 1, będą dusiły się nasze warzywka. Mamy już warzywa uduszone, już pokażę Wam, jak one tutaj wyglądają. Bardzo ładnie papryczka, piękny kolor, pomarańczowy, z cebulką, z czosnkiem. I teraz dodajemy sobie 750 do 800 gram pomidorów krojonych z puszki, czyli 2 puszki pomidorków sobie damy. Tutaj pamiętacie, mamy ryż. Zaraz też będziemy go parować, będziemy go gotować tutaj na naszym prędzie. 2 puszki pomidorów, 500 gram mięska z kurczaka pokrojone na 3 cm kawałeczki, mniej więcej 3 cm, bardzo będzie to danie takie pożywne, będzie to też, jak zobaczycie, duża porcja. 50 do 100 gram koncentratu pomidorowego, już sobie tutaj, dobra, 50, czyli 2 czubate łyżeczki tak naprawdę. Koncentrat bulionu. Pamiętacie, zawsze mówię o tym koncentracie bulionu, zawsze się powtarzam, zróbcie swój zapas. On w wielu przepisach ułatwi Wam, przyspieszy i dosmakuje przede wszystkim Wasze potrawy. Przyprawy teraz jeszcze. Już tu sobie po nie sięgam. Jestem z przyprawami. Łyżeczka papryki słodkiej. Jeszcze łyżeczka. I mam łyżeczka papryki słodkiej. Będzie to pyszne, aromatyczne bardzo danie dzięki tej dużej ilości przypraw, jaką sobie dodamy. 1 do 2 papryki ostrej. Tak jak mówię, ja tutaj z tą ostrą troszkę zawsze zmniejszam, żeby dzieci moje też chciały to jeść. Także mamy ostrą papryczkę również. 1-2 łyżeczki kminu, czyli kuminu rzymskiego inaczej, tak, ja też trochę mniej, u mnie te przyprawy tak ubogo, ale jak lubicie ostro, lubicie pikantnie, to jak najbardziej zróbcie tak jak w przepisie. Łyżeczka soli i 1/2 łyżeczki pieprzu tutaj. W tym momencie jest komunikat, żeby kopystką dokładnie wymieszać zawartość Thermomixa, żeby tutaj nam się wszystko fajnie połączyło, zanurzyło w naszych pomidorkach. Już czuję to połączenie z ryżem, będzie na pewno przepyszne. Zamiast miarki komunikat jest, żeby dać koszyczek. Ja tutaj nie przygotowałam drugiego koszyczka, więc wykorzystam osłonę przeciw rozpryskiwaniu. Chodzi o to, żeby nasz gulasz, nasz sos tutaj w środku zawiesisty się zrobił jeszcze bardziej, żeby nam pięknie pomidory odparowały. W tym momencie 15 minut, 100 stopni, obroty wsteczne 0,5. W międzyczasie wykonać kolejne 2 kroki, czyli tutaj nastawiam, będzie nam się już tutaj podgrzewało. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego w stacji Thermomix Friend.
I w tym momencie przesyłamy przepis. Mamy 20 minut Varoma, obroty wsteczne 1, dajemy sobie wyślij. I nasz friend już tutaj przejął ten komunikat. Przyciskam tylko raz, że pokrywa jest nałożona zmiarką i uruchamiam obroty wsteczne 1. Także w tej chwili mamy 20 minut, a tutaj 14 minut duszenia. Po tym czasie spotkamy się, dodamy kolejne już końcowe składniki i danie będzie prawie gotowe. Zobaczcie, jak bardzo szybkie danie, jak bardzo fajna, duża, pożywna porcja. Zaraz będziemy, ja z niecierpliwością czekam na ten efekt końcowy. Osobiście nie robiłam tego dania, widziałam je przygotowywane przez koleżankę i naprawdę porcja była imponująca, także czekamy. Mięso w pomidorach z warzywami już mamy tutaj podduszone. Nasz ryż zostało jeszcze niecałe 5 minut. W tej chwili mamy dodać, ale pokażę Wam jak to wygląda, bo to świetnie się zagęściło, tak jak mówiłam. Mamy, zobaczcie, całe naczynie. Nie wiem, na ile to fajnie widać. Mam nadzieję, że było troszkę, bo jest pełne. No, 2 litry mamy w tej chwili. Teraz dodajemy jeszcze puszkę czerwonej fasoli odsączonej i puszkę kukurydzy. Także to trafia do naszego kurczaka w pomidorach, w przyprawach, pachnącego i bardzo, bardzo aromatycznego. W całym domu tutaj zapach roznosi się, bo i ryż jest z tymi przyprawami i tutaj nasz kurczak. Czyli 5 minutek w tej chwili, 100 stopni obroty wsteczne, ale już z miarką. Już to, co miało odparować, odparowało, czyli 5 minut, 100 stopni, obroty wsteczne 0,5 i zakończymy w tym samym mniej więcej czasie, co skończy nam się gotować nasz ryż. Już kończy nam się wszystko, ponieważ ryż dosłownie niecałą minutkę wcześniej nam się uparował. Był sygnał, tutaj bardzo cichutki sygnał Frenda. On w ogóle pracuje bardzo cicho. Słyszymy Thermomix Frenda, praktycznie podczas pracy nie słyszymy. I słuchajcie, nasze danie jest gotowe. To jest naprawdę 35 minut praktycznie, kiedy przygotowujemy sobie pełny, duży obiad. Kurczak po meksykańsku podawać z aromatycznym ryżem bezpośrednio po przygotowaniu. Skropić sokiem z limonki, udekorować kolendrą. Tak więc udekorujmy i skropmy. Słuchajcie, 2200, maksymalna pojemność naczynia. Nie wiem, czy to widzicie, bo tutaj przechylić to ja już nie przechylę niestety. Mamy pełny Thermomix, pełne naczynie naszego tutaj kurczaka. Już zabierzemy się za ryż, a już przygotowałam sobie tutaj wcześniej łyżkę, ale teraz jeszcze pamiętacie, jak wyjmujemy. O, pełny koszyczek, słuchajcie, mamy ryżu, naprawdę to jest porcja, zobaczcie, to jest porcja ogromna, mamy pełny koszyczek ryżu w pięknym żółtym kolorze. Pamiętacie, że za pomocą kopystki wyjmujemy sobie zawsze nasz ryż, czy naszą kaszę, czy nasze ziemniaczki, żeby się nie poparzyć. Zobaczcie, żółty od tej kurkumy, od tych przypraw. Pachnący, niesamowicie pachnący, pełny koszyczek ryżu. I teraz moja propozycja podania, słuchajcie, to żeby nie było tak standardowo, że łyżka ryżu, łyżka sosu. Mam taką szklaną miseczkę, no można powiedzieć kwadratową, choć to nie do końca jest kwadratowe. Ułożę sobie ten ryż równo, przynajmniej postaram się ułożyć go równo tutaj w moim tym naczynku. Możecie oczywiście użyć tutaj innej formy, która będzie dla Was odpowiednia. Trzeba to troszeczkę wygładzić i uklepać, żeby nam ładnie z tej miseczki wyszło, tworząc taki kształt, jak sobie zaplanowaliśmy. Moje dzieci powiedzą, jak u Chińczyka po prostu. I teraz wykładamy obok, myślę, naszego kurczaczka. Ślinka cieknie, bo to wszystko tak pięknie pachnie. Mamy duże kawałki kurczaka, mamy kukurydzę, mamy fasolę czerwoną, mamy podduszoną paprykę, podduszoną cebulę. Ja bym nawet wokół zaryzykowała, ale już dobrze, położyłam
tak z boczku, więc już niech tak to zostanie. I w tym momencie to, co jeszcze według zaleceń należy zrobić, skropić sobie to limonką, tak? Oczywiście możemy tutaj obok jeszcze limonkę sobie dla ozdoby ładnie położyć i świeża kolendra, którą należy tutaj ozdobić jeszcze nasze danie, żeby było i pachnące, i przy okazji efektowne, piękne po prostu. Życzę Wam smacznego z takimi inspiracjami, słuchajcie, z dużą porcją, jak macie gości, nie wiecie co przygotować, bardzo serdecznie Wam polecam to danie. Kurczak po meksykańsku z aromatycznym ryżem. Zapraszam Was w czwartki o 19:00. Staram się, żeby w każdy tydzień, w czwartek o tej 19:00 był live, który jest również tutaj na YouTubie. Będzie mi bardzo miło, jeśli ze mną będziecie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, również serdecznie Was do tego zapraszam. Z niczym się to nie wiąże, nic Was to nie kosztuje, otrzymujecie tylko powiadomienia, kiedy coś nowego pojawia się na moim kanale. Tak więc Anna Zaśko, Thermomix to takie proste. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.